Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Czekamy wciąż na połączenie się z naszym gościem, a naszym gościem planowany przynajmniej miał być Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Mamy pewne problemy techniczne, by się z nim połączyć. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych chwil kilku uda nam się to zrobić. A mieliśmy rozmawiać, drodzy Państwo, o tym, co nas czeka, o przerażających planach Fransa Timmermansa w systemie Fit for 55. Gigantyczne ceny energii, gigantyczne opłaty za prąd. Eksperci PKO wyliczyli, że może być to nawet 2 biliony złotych dla Polski. Słyszę, że udało nam się połączyć z naszym gościem. Witam bardzo serdecznie, Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana ministra. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, no dobrze. Co my możemy zrobić z planem? Na początek zacznijmy od Fit for 55, sygnowanym przez Fransa Timmermansa. No, niektórzy mówią, że ten plan puści Polaków z torbami. No chyba jeśli miałby kosztować netto po odjęciu częściowo korzyści z Unii wynikających z funduszy czy sprzedaży certyfikatów ETS, to 300 miliardów euro, 1 400 000 000 zł przez 10 lat, 140 miliardów złotych rocznie musimy dopłacać do tego szaleńczego programu. 64 tysiące złotych na głowę każdego Polaka. No to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, które ma zrujnować polską gospodarkę, które ma sprowadzić nas do roli rezerwuaru siły roboczej dla gospodarki niemieckiej i rynku zbytu dla rynków zachodnich. I w oczywisty sposób musimy temu przeciwdziałać. Jak? Oczywiście powinniśmy to wetować. Natomiast pojawia się w przestrzeni publicznej debata, czy w ogóle my to możemy zawetować. No pani minister Moskwa przekonywała ostatnio, że to jest niemożliwe. No problem polega na tym, że jeśli patrzymy na traktaty, to oczywiście artykuł 192 ustęp 2 litery AC wskazują, że jeśli jakieś rozwiązania mają charakter fiskalny, a przecież 60% rachunków za prąd w Polsce to jest ten parapodatek unijny, a to będzie jeszcze więcej, będzie 80-90. No, nie ma takiego podatku, że płacilibyśmy za coś i za konkretną produkt czy usługę podatek miałby taką proporcję do tego, co uzyskujemy. I traktaty nas chronią. Natomiast co się dzieje? Ci ideolodzy z Brukseli, Timmermans, wiedzą, że przecież nigdy ten pakiet nie wszedłby w życie, bo ktoś by go zawetował. Próbuje się tego prawa pozbawić. I tutaj oczywiście Polska powinna na każdym kroku podkreślać, że prawo weta nam przysługuje. Możemy negocjować o pakiecie klimatycznym na równych zasadach. Musicie uwzględnić naszą specyficzną sytuację gospodarczą, również nasze dostęp przez Polskę do zasobów źródeł energii. No Francuzi mają atom, Niemcy sobie z Rosjanami pobudowali gazociąg, a my mamy węgiel. No takie no są i sami Niemcy krzyczą, podnoszą, że w Polsce absolutnie atom ich niepokoi, polski atom. Mocno się grzać, tak? Więc musimy tutaj twardo postawić warunki gry, że jeśli nas się tego prawa weta pozbawi, to znajdziemy sposób, by po prostu z tego systemu wyjść. Panie ministrze, tylko myśmy dzisiaj znaleźli się trochę w klinczu. Bardzo spłycając pewną dyskusję, która w Polsce trwa od roku, nawet dwóch, a którą zainicjowali politycy Solidarnej Polski, żeby się nie dawać na każdym kroku w Unii Europejskiej kiwać, bo o tym mówicie od dawna, no to sytuację mamy, jaką mamy. Tak? Znaczy mamy sytuację taką. Pieniądze z wsparcia Unii Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy, tych pieniędzy nie mamy. Unia Europejska, Komisja Europejska chce nam wystawić nakaz zapłaty za kwestie związane z Izbą Dyscyplinarną, o czym za moment, jeśli pan pozwoli, w drugiej części naszego spotkania. I jeszcze dodatkowo trzeba się przygotować na gigantyczne zmiany właśnie dotyczące Fit for 55. Mówi pan, że można wetować, żebyśmy to chociaż spróbowali zrobić. No to wtedy krzyczą w takim razie inni, no to my rozpoczynamy przez to polexit. Skoro się nie zgadzamy z takim wielkim, pięknym planem dla ekologii, to znaczy, że my chcemy z Unii Europejskiej wyjść. Pytam dlatego, że druga strona opozycyjna podnosi właśnie ten problem. Przede wszystkim, jeśli nam są blokowane fundusze, przed czym niestety przestrzegaliśmy, żeby wskazywaliśmy, że należy wetować budżet unijny, bo zostaniemy oszukani. No niestety widzimy, że Komisja Europejska od początku prowadziła negocjacje w złej wierze z kilkoma państwami i wpuścili nas w pewną pułapkę, ale z niej jeszcze możemy wyjść.
mimo wszystko, tylko trzeba zmienić trochę wektory w naszych negocjacjach i twardo pokazywać, co zrobimy, jeśli będzie po prostu wobec Polski łamana praworządność, bo dzisiaj Polska jest szantażowana bezprawnie. Stosuje się jakieś nowe wymysły prawne, żeby Polskę szantażować. W ogóle się ignoruje traktaty, ignoruje się polską konstytucję. Chce się osiągnąć konkretny efekt. Pierwszy efekt to jest taki, żeby przejąć nadzór nad sądami w Polsce. Drugi efekt jest taki, żeby zmienić rząd. A trzeci efekt jest taki, to tutaj Donald Tusk został właśnie specjalnie wysłany, a trzeci efekt jest taki, żeby po prostu polska gospodarka spadła do jakiejś niskiej ligi i żeby nasz głos również na polu gospodarczym w Unii Europejskiej był kompletnie uzależniony od Niemiec czy Francji. Więc tu są poważne problemy i my wskazujemy jako Solidarna Polska, że trzeba w związku z tym podejmować stanowcze i twarde decyzje. Nie płacić składki, wyjść z ETS-u i ewentualnie szukać jeszcze dodatkowych rozwiązań, które spowodowałoby, że na każdą bezprawną decyzję wobec Polski w ramach Unii Europejskiej znajdziemy symetryczną odpowiedź. Panie ministrze, że nasza twarda, zdecydowana postawa spowoduje, że tam się w końcu pamiętają, bo oni zarabiają gigantyczne pieniądze na udziale Polsce we wspólnym rynku, korporacje zachodnie, i pewnego dnia zapukają do swoich polityków i powiedzą im: weźcie się, opanujcie, bo po prostu my chcemy robić normalnie interesy. Mamy tam duży kapitał zaangażowany, osiąga on dobry zwrot z tej inwestycji i dlaczego tutaj w imię jakiejś ideologii niszczycie nasze wieloletnie przedsięwzięcie? Panie ministrze, jak Polska ma wyjść z unijnego systemu właśnie handlu uprawnieniami? Solidarna Polska, powiedział pan przed momentem, wzywacie do tego w specjalnej uchwale, wzywacie do tego, żeby z tego systemu wyjść, ale proszę mi powiedzieć jak laikowi, jak z tego systemu wyjść Polska może? Znaczy, jak to się robi? Jakimś oświadczeniem? Czy... To jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie, bo każdy, no jak chcecie z tego wyjść, tak? Mówić o wyjściu. No, o konkretnej decyzji jeszcze nie mogę powiedzieć, ponieważ mamy przygotowany plan, który aktualnie również chcemy przekonać Prawo i Sprawiedliwość do jego realizacji. Mogę powiedzieć tylko tyle widzom i czytelnikom w polityce, że konkretny plan konkretnych działań, skutków jest opracowywany i z pewnością, jeśli przyjdzie decyzja o tym, żeby taki plan wdrożyć, będziemy w pełni przygotowani, by właśnie tego dokonać. Natomiast co do konkretów, no też nie chciałbym zdradzać, zanim takie decyzje nie zapadną, bo to też taka nasza wewnątrzpolityczna lojalność powodu w ramach obozu, wzajemne zaufanie wskazuje, że wpierw powinniśmy tutaj się dogadać w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że tak się stanie i następnie wspólnie pewien plan realizować. Uśmiechnąłem się pod nosem, bo trzeba do tego przekonać również ministra Szymańskiego. Mam nadzieję, że to się jakimś cudem uda. Panie ministrze, dobrze, to w takim razie kolejny kłopot, który no, wyrasta trochę niczym taki mur przed nami. No to tutaj czytam: Komisja Europejska, depesza PAP-u, ma wysłać do polskich pierwsze wezwanie do zapłaty w związku z niewykonaniem decyzji TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. No to są już kwoty idące w ponad 70 milionów euro. Kwoty poważne, choć zawsze się uśmiecham w takich sytuacjach i mówię, że suwerenność trochę kosztuje. Natomiast rzeczywiście rząd z jednej strony mówi, że poniesie ten koszt. Są tacy, którzy mówią: dobrze, no to skoro nam obetną te 70 milionów na dziś oczywiście, to my odpisujemy tę kwotę od olbrzymich przecież pieniędzy, które inwestujemy w Unię Europejską jako składkowcy. No właśnie, co robić w tej sytuacji, co zrobić z tym dylematem? Płacić, nie płacić? Odpowiedź jest jasna. Nigdy wobec żadnego państwa Unii Europejskiej nie stosowano kar finansowych w ramach środków tymczasowych. To jest wymysł w ostatnich miesiącach wobec Polski, żeby właśnie nas szantażować. Co powinniśmy robić? No przecież nam nie wypłacono KPO, choćby wysłać wezwanie w tej sprawie i jak nie środki nie spływają, potrącać ze składki unijnej brak KPO, już nie tylko tych kilkudziesięciu milionów, które nam chcą potrącić z funduszy, tylko te miliardy, które przecież pragnę wszystkim przypomnieć. To jest pożyczka, którą Unia Europejska zaciąga, za którą Polska żeruje. My żerujemy to, że Francuzi, Włosi czy Hiszpanie to spłacą, a nie mamy swojej części. No tutaj powinniśmy twardo również rachunek wysłać do Brukseli i po prostu w ramach dalszych czynności potrącać naszą składkę, wstrzymać naszą składkę, wyjść z ETS-u i kilka innych jeszcze kroków wykonać. I pokazać, że Polska nie da sobą pomiatać. Tutaj
poważna jest z naszej strony potrzeba poważnej postawy. Jakby nie, w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że możemy płacić te kary, no choć za sądy. Przecież przypominam, 14 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które wskazał, że w zakresie sądownictwa Unia Europejska nie może nam żadnych środków tymczasowych nakładać. Co to oznacza? No rząd nie może przecież zgodnie z tym wyrokiem, skoro mamy taki porządek konstytucyjny, że wyroki są Trybunału powszechnie obowiązujące, no to rząd nawet no, gdyby chciał, miał wolę polityczną, nie może tutaj realizować oczekiwań TSUE, również fiskalnych, wskutek niewykonania tych środków tymczasowych, czyli tych kar. Nie może płacić. O tym też ma wkrótce orzec Trybunał Konstytucyjny, już za kilka tygodni, prawda? Będzie się zastanawiał nad tą kwestią, no właśnie, egzekwowania kar finansowych w ramach środków tymczasowych, bo... To może wyjaśnię też, panie redaktorze, skąd się biorą te kary? Proszę sobie wyobrazić, że przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania Unii Europejskiej środki tymczasowe były stosowane wobec takich spraw typu najczęściej ekologicznych, jakiś połów ryb gdzieś jest sporny, to między państwami, no to TSUE wskazywał, nie łowcie tutaj ryb, dopóki nie rozstrzygnę. Albo na Malcie były tu jakieś ptaki, turkawki, no nie strzelajcie do nich, dopóki nie rozstrzygnę. A tu nagle zamknięcie kopalni, która dostarcza węgiel na prąd dla 4 milionów ludzi. No to przecież to jest przeskalowanie gigantyczne. A z drugiej strony precedensem, który wobec Polski jest tylko stosowany w historii Unii Europejskiej, jest to, że się straszy się już z automatu płaceniem kar finansowych za niewykonywanie środków tymczasowych. To jest w ogóle tylko wobec Polski coś takiego wymyślili, w historii Unii Europejskiej. To jest eksperymentowanie. To jest jakby polega na tym, że za chwilę dojdziemy do takiego momentu, że w każdej sprawie będzie mogła sobie komisja złożyć wniosek do TSUE i po następnego dnia TSUE wywala kary w dowolnej wysokości, bo tak sobie interpretują traktaty. No to przecież to jest praworządność, to jest jakby równość wobec prawa, równość państw członkowskich. To jest po prostu szantaż. Tak? W liczbie mnogich pan minister powiedział, tak sobie mogą interpretować, bo w tym przypadku to jest jednoosobowa decyzja jednoosobowego składu sędziowskiego. No, tym bardziej, że robi to jedna osoba, to prawda. No jedna osoba z Hiszpanii mówi o tym, że wyłączyć prąd i ciepło dla 4 milionów ludzi w Polsce. No jak mamy się zachować? I druga rzecz. No nie wyłączymy, bo chyba na głowę ktoś by upadł, gdyby to postanowił zrobić, ale no dlaczego mamy w związku z tym za coś tak karkołomnego, kuriozalnego jeszcze płacić pieniądze? No przecież to jest niedopuszczalne i w związku z tym no musimy być twardy. Ale też, panie redaktorze, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Bo jeszcze jakiś czas temu była dyskusja o tym, że no ta Solidarna Polska, te sądy możemy odpuścić, bo ta Unia się do tego przyczepia, może to nie do końca tak jest dobrze, może warto się wycofać. Ale w jakich sprawach oni nas atakują? No energetyka dzisiaj, Turów. No to już nie sposób powiedzieć, że tutaj już kwestia sądownictwa jest, można powiedzieć, wiodąca i wyjątkowa, że tutaj jakieś błędy być może według Komisji Europejskiej są popełnione, no tylko już mówimy bezpośrednio o ważnych problemach, które mają stłamsić naszą suwerenność, naszą pozycję gospodarczą i w konsekwencji naszą też pozycję w Unii Europejskiej. No niestety, jak patrzę na to od wewnątrz tego systemu sądowniczego, to część aktywistów sędziowskich, politycznych w moim przekonaniu, mówi o sobie właśnie jako o sędziach europejskich głównie. No pada ta koncepcja unijna na dość podatny grunt wśród części środowiska sędziowskiego. Panie redaktorze, właśnie część sędziów w Polsce nie czuje się już związku takiego ustrojowego bezpośrednio z naszą konstytucją, z tym skąd władza pochodzi, że władza pochodzi od polskiego narodu, który wybiera swoich przedstawicieli do parlamentu, oni tworzą prawo, również prawo, które dotyczy sędziów. Prawo, które dotyczy sędziów i prawo, które stosują sędziowie. I wymyślili sobie taką koncepcję, skoro im się nie podoba to, jakich wyborów dokonują Polacy, że oni wypowiedzą posłuszeństwo tej takiej koncepcji bycia w ramach państwa. Jedną z władz, która również jest w pewien sposób zbalansowana z pozostałymi władzami, dzięki również procesom demokratycznym. I wybrali sobie koncepcję, w której ich suwerenem staje się Bruksela. I ten proces właśnie jest realizowany. I to jest też kolejne niebezpieczeństwo, że tak jak wspomniałem w tych trzech aspektach zagrożeń, które spotykały dzisiaj Polskę, to pierwsze to jest odebranie Polsce de facto jakiejkolwiek wpływu na sądownictwo. Mówię o procesach wyborczych, procesach tworzenia prawa, że to, jak funkcjonuje w Polsce sądownictwo i ma decydować o tym Bruksela. Drugi punkt to jest zmiana rządu, wywrócenie również na kanwie tego rządu, który wybrali Polacy. A trzeci element, że jeśli ten rząd będzie zmieniony, mamy nadzór nad
sądami, mamy utrwaloną władzę Unii nad Polską, to już do pionu postawić Polaków w zakresie przypisanej nam przez niektóre państwa roli. I musimy tu kropkę, panie ministrze, postawić niestety. To bardzo smutna konkluzja naszej rozmowy, ale trzeba przyznać, że ostrzegacie przed tym przecież nie od dziś. Ten scenariusz nie był zrealizowany, panie redaktorze, i to robimy i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i w Solidarnej Polsce. No i tak trzymać rzeczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia. Proszę państwa, kończymy tę część, a już za moment wracamy z Kubą Maciejewskim w magazynie Bez Spiny.